Znasz swoje miejsce w szeregu w końcu. Nie dziwię się, jak stanęłam w tej sukience, to kłaniajcie się. Wyglądała pięknie, wszyscy mówili jej, że najpiękniej w życiu wygląda. Aha. Także warto mieć 40. No to już zaraz, nie? Już. U ciebie? Tak? Ja będę pierwsza, sugeruję. No to na pewno. Ja zawsze jestem pierwsza. Taki Hulk. Dobra, bo mi kieca pęknie, wiesz, tu nie ma co się wydurniać. Ale dzisiaj będzie super odcinek. Czekam na dziewczynę, którą kocham, uwielbiam, a dawno się nie widziałyśmy. To będzie odcinek energetyczny, szalony, bo to jest właśnie taka osoba. Jest to Ilona Krawczyńska, siostry ADHD i ciekawe, czego ona u mnie szuka. Janachowska. Ty no, znając jej samo uwielbienie, to powinien być jakiś wielki baner, gdzie ona ma ten... O, Concept Store. O, jakby po polsku nie można było napisać, dobra. Dzień dobry! Dzień dobry, moja kochana! Oh my God, dobrze jesteś. Kochani moje, no też się cieszę. Czyżby piekło zamarzło i Krawczyńska bierze ślub? Nie. Nie? Nie, do tego jeszcze daleko, chociaż powiem ci, że jak widziałam te twoje kiecki... Nie przyszłaś poślubną? To mogłabym być taką uciekającą panną młodą. O, tego się boję właśnie. Ilonka! Ale ciebie naprawdę nikt nie goni. No dobra, a tak serio, czego szukasz? Szukam świetnej kiecki, ale albo białej, albo czarnej, bo generalnie idę na imprezę urodzinową mojej przyjaciółki, 50. urodziny. Okay. Ja jak widziałam, jaką ona ma kiecę, jak ona się odstrzeli, mówię, też chcę jakąś fajną. Tylko Janachowska może to unieść. Tylko Janachowska może to dźwignąć. Impreza jest takie Casino Royal. Casino Royal? White, black i te sprawy. Okay. Myślałam o tym, że coś u ciebie znajdę. Czyli bardzo elegancko. Bardzo. A wiesz, jak to ze mną bywa? Z tą moją elegancją? Wiem, jaka jest sytuacja z tobą i sukienkami. Z sukienek to marynarka i dżinsy. Chociaż generalnie nieraz mieliśmy taką sytuację, że mnie ubierałaś i ja patrzyłam na jakąś sukienkę na wieszak, mówię, nie, ona już jest dla mnie tłumacz, zakładała mi takie... Ej! Mogę to zrobić! Mogę to zrobić! No, nie, ja generalnie odkrywam swoją kobiecość. Oh. Odkrywam ją, bo ja zawsze byłam takim chłopem i tak krok po kroku, już nie okazało, że zaraz w cyklinach stąd wyjdę. Zadam ci kilka szybkich pytań a propos tego, jaka ma Trudne? Być ta kiecka. Okay. Dla ciebie na pewno. Myślałam! Jesteś księżniczką czy seksbombą? No to chyba... O Jezu! No do księżniczki mi daleko, więc postawmy na to drugie, tak przez tę skromność. Lubisz błyszczeć, czy klasycznie zapierać dech w piersiach? Rzeczywiście trudne te pytania, ale chyba wolę zapierać dech w piersiach. Czego byś nigdy na siebie nie założyła? Wiesz co, generalnie zawsze mówiłam, że nie założę różowych falbanek. Dostałam różowe falbanki w pierwszym odcinku Tańca z Gwiazdami, więc nigdy nie mów nigdy. W czym najbardziej się sobie podobasz? Różnie. Różnie i nieraz siebie zaskoczyłam, bo tak jak generalnie bardzo dobrze czuję się w dresach i się sama sobie w tych dresach podoba mi w jeansach, tak nieraz też iski kiecki sprawiły, że założyłam ją takie I like it. Najważniejsza impreza w twoim życiu to? Trudne pytanie, ale myślę, że jedną z ważniejszych imprez w moim życiu była gala Miss Polski w 2014 roku, bo wtedy trafiłam do tego konkursu, zaprzyjaźniłam się z całą rodziną Miss Polski, od tamtej pory z nimi prężnie działam. Co lubiłaś kiedyś nosić, co teraz nie jest modne? O Jezu, ale ta moda wraca, to jest takie ciężko stwierdzić, że nie jest modne. Mówimy typowo o ciuchach, bo pierwsze, co mi się skojarzyło, to cienkie brwi, ale... Możemy to uznać. Możemy to uznać. Chyba każda z nas powyżej 29-30 lat, i który wiek zahacza tak o tę erę cienkich brwi, chyba każda to pamięta. Masz kompleksy? Nie. Nie, ja generalnie jestem osobą od dziecka bardzo pewną siebie i bardzo późno w ogóle zaczęłam patrzeć na wygląd. Zawsze stawiałam typowo na charakter, na to, co mam do powiedzenia, więc wydaje mi się, że przez to nigdy nie wpadłam w jakieś kompleksy, bo absolutnie miałam gdzieś opinię ludzi. Dokończ zdanie. Kobieta jest? Samowystarczalna. Niezależna. Zajebista.
Ciekawa jestem, czy ostatecznie zdecydujesz się na białą czy na czarną, ale mam dla ciebie boskie opcje w dwóch kolorach. Cudownie, też jestem ciekawa. Ja generalnie kocham czarne kiecki. Białe mnie kręcą. Białe mnie kręcą, ale nie jestem opalona, więc mam wrażenie, że jak ciało nie jest opalone, to w białej kietce tak się wygląda. No lepiej, jak troszeczkę jest ciało opalone, ale przecież to nie jest problem. Krótki natrysk. Ty sobie z tym poradzisz. No dobra, chodźmy, żymy. Idziemy. Co powiesz na catering, który zadba o to, żebyś miała czas dla siebie i nie musiała stać w kolejce po zakupy? Gwarantujemy Ci kontakt z naszym dietetykiem, który dostosuje dietę do Twoich potrzeb. Wejdź na zdrowycatering.pl i zrób coś dla siebie. Skorzystaj z mojego kodu. Polecam. Izabela Janachowska. Ilonka, ready? Idę! Poznajesz? To ta sama osoba. Jest jaka nimfa wleciała, matko. No nie! Ale słuchaj, tu jest taki bardzo mocno summer vibe. Tak, też to czuję, ale piękna jest ta kieca. Ale tylko słuchaj, teraz tak, wiesz, no, o czym jeszcze myślę? No. Ona jest fajna, jak stoję, a idę na imprezę i teraz tak, siadam i jest to. Nie. I na pewno jeszcze zjem z 3 kotlety. To masz na nie dużo przestrzeni. Mam, to tak się wypłynie. Kotlet jeden, kotlet drugi. No. Chciałam Ci pokazać taką, wiesz, kieckę, która jest biała, a nie ma w ogóle ślubnego vibe'u. Tak, to prawda. Nie ma. Ale jest śliczna. Śliczna. Jezu, chciałoby się słyszeć. Niezła Jaga z ciebie jest. O, czyli nie schowałam tych. O nie. No i wszystko się sypło, rypło. O. No i jest z tobą jak i zwykle. Od razu lepiej, patrz. Tylko schowałam. Jaki efekt, wow. I jeszcze lepiej. Nie no, sztosik jest ta kiecka. To jest moje pytanie, bo oczywiście super w niej wyglądasz. Mhm. To jest kiecka na tą okazję idealna. Wydaje mi się, że trochę ma za mało elegancji w sobie. Mhm. Tak? Mhm. Dobrze twierdzę? Tak mi się też wydaje. Znaczy po prostu wyglądasz seksy. Wydaje mi się, że czułabym się trochę rozgogolona z tym brzuchem tam. Bo tak mi się wydaje, że to będzie jednak taka elegancja. Mówiłaś 50, tak? 50. 40 ml schłodzonej substancji, kiedyś były 50, zmieniono kieliszki. Dobra, czyli próbujemy coś bardziej tutaj zakrytego, ale co nadal będzie podkreślało... Tak. Coś, ja bym też, ja kocham też gorsety. Ty, jak coś wymyślisz. Dobra, a chcesz drugą białą teraz mierzyć, czy chcesz teraz czarną? A jak sobie życzysz? To nie wiem. Chcemy tak na zakładkę? Raz tak, raz tak? No to dawaj czarną teraz. Dobra. Zrobimy miszmasz. Czekaj na mnie. Czekam na ciebie. Iska! Chodź, chodź! Jak stoisz, to usiądź. Dobrze. Patrz, co jest. Pa! 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 Teraz jak ja jestem elegancka, to ty nie musisz być. Nie? Czyli honor. Jejciu, jest no. Kosmos. No powiedz. Jest kosmos. No powiedz. Chciałaś elegancko. Ale aż wiesz co, jak w niej stoję, mam ochotę zrobić takie... Rób to. Sztos. Aż ona jest chyba trochę teraz tłumacz. Nie! Nie może być tłumacz. Zaraz znajdziemy coś, co jest pomiędzy, ale... Ale wygląda... Jest przepiękna. Głowa mała, co? No. Ja mam wrażenie w ogóle, że jak się chodzi w takich kieckach, to się tak sunie. To się człowiek idzie zmienia. Normalnie. No nie? Ale nawet się wyprostowałam. To jest też w ogóle super. Ja często miałam problemy z tym, jeszcze jak dorastałam, ja byłam takim chłopem, to ja się tak trochę przygarbiałam zawsze, ale jednak jak się założy coś takiego, to nie da się tak stać. Ale ty nawet dzisiaj w szpilkach inaczej chodzisz niż zazwyczaj. No nie? W kowbojkach, adidaskach. Ja dla ciebie te szpilki założyłam. Kocham cię. No. Bo tak to mi się raczej nie zdarza w ciągu dnia, a szpilka dziś. Znaczy powiem ci, że jak cię o 10 zobaczyłam w tej szpilce, to zwariowałam. Dobrze, lubię robić na tobie wrażenie. Super jest! Słuchaj, jeżeli czujesz, że na przykład to nie jest na to urodzinowe party, to okej, okay, ale musisz ją na coś mieć. Właśnie chciałam ci powiedzieć, że cieszę się, że przemierzamy więcej, bo ja sobie porobię w nich zdjęcia, ja sobie gdzieś je zaznaczę i jak będę wiedziała, że zbliża mi się jakieś wyjście, jakiś event, jakaś gala, mówię, Iska, ta kieca. Pakuj w pokrowiec i a ja się jalla. Habibi. Jalla, habibi. Do kobiety z habibti. Jalla, habibti. Słuchaj, ale też tak sobie teraz myślę o tym, że zaczyna być jakby piękna pogoda. Tak. I że to jest taki czas, że może ta tkanina, która wiesz... A, że za ciężka trochę, tak. Że to jest bardziej zimowa. No.
Ja się trochę czuję też w niej jak Cruella de Mon. Taka, ale taka się czuję agresywna w niej. To nie jest sukienka pitu-pitu. Moim zdaniem to nie jest sukienka dla takiej... Jak ona się czuje agresywna, to ja będę powoli się wycofywać, proszę Państwa. I to... Ty... Weź to tam sobie poprowadź, no, nie ma problemu. Patrz, co jest, poczekaj. Takie niby, oj. Taki Hulk. Dobra, bo mi kieca pęknie, wiesz, tu nie ma co się wydurniać. Ta akurat jest turboelastyczna, ta się pęknie. Możesz być z tobą. Ty i się naje człowiek na imprezie. Dobra, czyli na co masz teraz ochotę? Na znowu białą czy na inną czarną? Nie wiem. Dobra, białą. Dobra. Zdecydowałam, dziękuję. Dziękuję. Idę. Ale ona jest ładna. Czekaj, nie, ja nie idę. Ja sunę. Suń maleńka. And it's so damn real. And it's so damn real. Chodź, królowo. W końcu po imieniu. Znasz swoje miejsce w szeregu, w końcu. Nie dziwię się, jak stanęłam w tej sukience, to kłaniajcie się. Klękajcie narody. Boże, nikt nie wykorzysta tej sytuacji teraz, błagam. A można. No dobrze, kochana moja, jak no ci? Jest to przepiękne. Jest to przepiękne. Nie wiem, czy nie czułabym się troszeczkę skrępowana w niej na czyichś urodzinach. W niej bym mogła być, jakby to była moja impreza, mam wrażenie. Tak właśnie wyglądasz. No nie? Piękna. Ale nie pięćdziesiątka. Nie, ale ja trochę panna młoda już w tym, nie? Czyli jednak ten biały kolor jest dla ciebie taki obowiązujący? No podoba mi się. Podoba mi się biały kolor. Ja... No, on jest taki szlachetny, taki delikatniejszy, taki subtelniejszy. I słońce zaświeciło, to się chce tych jasnych tak, kolorów, trochę bardzo, tak. Bardzo. No mieli. Ładnie ci w tym. Ja nigdy nie lubiłam takich rzeczy, a teraz założyłam ją takich, jak się mieni. Ładne i można nogę wyciągnąć. Siniaczki, dobra, to się zakryje. Skąd masz siniaki na nogach, Ilona? Też nie wiem. Macie taki dźwięk świerszczy do podłożenia? Tak, mamy. Położymy go. To co? Jeszcze jedna propozycja, niech będzie czarną propozycją. Czarna. A ja widziałam już taką tam na wieszaczku. Oj, nie zdradzaj nic! I tak coś mi się wydaje, że ty ją tam specjalnie odłożyłaś dla mnie, bo ty już mnie znasz i ty wiedziałaś, że ja na pewno na punkcie tej kiecki oszaleję. Znaczy, jak usłyszałam black and white, to miałam w głowie tak podświadomie, okej, i tak wybierze czarną. Jakby mogę się naprawdę nastarać i naskakać i będę próbować, ale wiadomo. Ale nie, może kiedyś. Ale ładnie cię z tej białej na maksa. Ale jakby były twoje urodziny, wyobraź sobie, że są twoje urodziny i nagle wbijam w takiej kiecce na imprezę. Nigdy bym cię nie zaprosiła na swoje urodziny. Postawmy sprawę jasno. Co racja to racja. O Jezu. A nawet jakbyś zaprosiła, czy bym chciała przyjść. Trzeseł mnie snudno. Idę. Bye. Poczucie stresu, lęku czy tysiąca myśli na minutę nie musi ci towarzyszyć. Jest kilka naturalnych sposobów na wewnętrzny spokój. Zawsze. Pastylki do ssania z CBD. Pyszne i dyskretne rozwiązania na powrót do równowagi. Max Hemp to najwyższa jakość i misja osiągnięcia dobrostanu i wewnętrznego spokoju w każdej sytuacji. Polecam. Izabela Janachowska. Cilonko! Jezu! To jest to! Ja nie muszę nic więcej mówić, dla mnie to jest to. Ja kocham ten model, dlatego oczywiście dla ciebie czarny, ale chciałam pokazać ci, ile mamy kolorów. Wszystkie kolory tęczy. Powiem sobie tak, ja czuję, że to jest w ogóle sukienka, która tak bardzo jest w kroju dla mnie, że to jest taki model, na którym mogę bazować, po prostu zmieniać kolory, różne okazje, różne imprezy. I ktoś będzie mówił, byłaś już w tej kiecie, wiesz. Nie. Kolor, inny nastrój. Ale czekaj, muszę ci coś zdradzić. Mamy taki pomysł, żeby na Miss w tym roku, jak jest 16 w wieczorowych kieckach, żeby wszystkie dziewczyny wyszły w tym modelu we wszystkich kolorach. O, to też jest fajne.
że na maksa możesz skoncentrować się na tym, jak dziewczyny wyglądają, bo nie ma takiego... A wiesz, jak one są na pokazie, jak Victoria's Secret mogą iść i tym się jeszcze bawić. Ale wiesz, nie ma takiego konkursu, że ta ma ładniejszą sukienkę, nie ma tej dramy między nimi. Tak, to prawda. Że ta ma szerszą, ta ma piórka, ta się świeci, ta się nie świeci. Tylko jest jeden model, który no, wygląda bosko i po prostu pełna paleta. Przepiękna jest ta sukienka, ten dekolt w ogóle tak robi robotę. Wow. I jest fajna tkanina, nie? Tak, aż się chce dotykać. Nie przeszkadzaj sobie. Też? Też? Już nie mogę, wiesz, już teraz, za późno. Ja myślę, że Krzysiu nie ma nic przeciwko. Nie myślałam o Krzysiu. Krzysiu, to na pewno nie. Czyli co, myślisz, że ta? Tak, ja to jakby to nawet nie, ja jestem stuprocentowo przekonana, zdecydowana, to jest w ogóle ten model. Dobrze, i rozumiem, że jeżeli w niej wejdziesz, tak by, jak to się mówi, jubilatka czy solenizantka? Kto ma urodziny? To jest i solenizantka, i jubilatka, bo jubileusz to jest co 10 lat, a to jest 50, więc to jest i solenizantka, i jubilat, jubilantka też się mówi? Jubilatka. Jubilatka? Jubilatka, nie jubilantka. To solenizantka. I ona będzie zadowolona, że ty będziesz tak wyglądać, tak? Tak, na pewno będzie zachwycona. Na pewno. Tak, super. Nie, Karinka się ucieszy, że ludzie mieli ochotę na pewno się odstrzelić na tę imprezę, żeby wszyscy goście wyglądali jak na takiej gali, jak w takim właśnie kasynie. To wszystko ma być takie w klimacie Jamesa Bonda. Ma być też fajny artysta, który nam pięknie zaśpiewa, to wszystko ma być takie... No. I ale też się cieszę, że... niesamowicie, bo właśnie to ja trochę nakręciłam Karinę, żeby w końcu zrobiła taką swoją imprezę na petardzie. Więc ona mówi, ona ma swój lokal, swoją piękną restaurację, ja u niej robię wszystkie imprezy, moje imprezy wośpowe robię u niej. I ona mówi, tak się napatrzyłam na te wasze imprezy, że stwierdziłam, że robię. Też zrobię. Super. A powiem ci, że ja ostatnio właśnie byłam na takiej imprezie, tylko to była 40, tak samo w stylu, tak James Bond, Black and White. Też poszłam na czarno. Tak, byłam też na czarno, nie na biało właściwie. A moja koleżanka, która miała tą 40, była na biało. Zresztą miała sukienkę ode mnie i wyglądała pięknie. Wszyscy mówili jej, że najpiękniej w życiu wygląda. Aha. Także warto mieć 40. No to już zaraz, nie? Już. U ciebie? Tak? Ja będę pierwsza, sugeruję. No to na pewno. Ja zawsze jestem pierwsza. Pierwsza i najlepsza. Ale ty dzień po mnie, nie? Of course. Next weekend należy do ciebie. Dokładnie. Ale powiem ci, że na zdjęciach, bo był fotograf i też na pełnym wypasie impreza. Faktycznie to wyglądało tak pięknie, że wszyscy ci goście odstrzeleni, faceci, muchy, smokingi. A to jest zawsze w ogóle miło dla osoby, która organizuje taką imprezę, że jeżeli narzuca się jakąś tematykę, to jest to tak miłe, jak goście się wczuwają. Szanują i są w ten sposób ubrani. I też nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, jest impreza w tym stylu i nagle jakby wypaliła jakaś pani w różowej kiecce, no to po prostu... Lady in red, w czerwieni by sobie i to, pani na zdjęciu grupowym do tyłu! Chyba musi pani iść nosek przypudrować, będziemy zdjęcia robić. A tak sobie wiesz co myślę? A jakby założyć do tego rękawiczki czarne? Wiesz co? Mamy nawet i czarne, i białe. Zaraz ci przyniosę. Tak? Leć! Leci! Mam dla ciebie czarne i oczywiście z czarną będzie fajnie, ale przyniosłam ci też białe. Żeby przełamać, zobaczyć. Dress code black and white, teraz białe rękawiczki są turbo w modzie. A na dobrą rękę, dobrą, to ja teraz dam tą. Śledzi pani te trendy, co? Nie, czarna zniknęła. Nie widać, chodź zobaczymy. Czy czujesz się jakie dobrze? Perełki. Dla ciebie perło, ty moja. Ja jak byłam w podstawówce, dostałam miłosny list od chłopaka, który napisał mi Pełro ty moja. O, kochani. Pełro. Doceniłaś, rozumiem? Tak, ja do dzisiaj to pamiętam. Ej. Podobają mi się białe. Tak inaczej trochę, nie? Tak. Fajne. Dobrze to wygląda. Słuchaj, rękawiczki możesz mieć, w każdej chwili możesz zdjąć, a właśnie to zdjęć na wejście. I like it. Super. Aha. Aż zobaczę w lustrze. Dobrze. Pokaż drugą. Nie ma problemu dla pani Didi wszystko. Didi biegasz. Tak, bo ty lubisz Didi. Ja dlatego lubię ja jestem Didi. Cała taka, jak ty lubisz, wiesz? Tak. Tak, ja się dla ciebie tak staram. Z małymi mankamentami, ale... A, już nie bądź mało szybkowa. Naprawdę, musiałaś. Proszę bardzo, u Janachowskiej nawet klasę można kupić. Wypożyczyć. Ja nie kupuję, ja wypożyczam. Ale mówi się, że klasy nie kupisz. Kupisz! Nie no. To jest piękne. Piękne.
No mamy to, opłacało się do ciebie przyjeżdżać. Jednak nie kupisz. Ho! Ho! A jeżeli wy macie jakieś takie czaderskie okazje, urodziny, party i tak dalej, to oczywiście piękne mamy białe sukienki i czarne, ale wszystkie kolory tęczy tutaj też się pojawiają, więc na maksa was zapraszam, chodźcie do nas, tu jest fajnie, co? Jest bardzo fajnie, polecam. Izabela i Izabela Rachowska. A teraz musimy to powiedzieć. My się lubimy. Sytuacja z nami wygląda w ten sposób, że trafiły się dwie osoby z takim dystansem i z takim żartem. Ciętym. Oh. Czarny humor. Nie każdy to rozumie, nie każdy to kupuje. Tak. Więc chciałyśmy was uspokoić. Że to jest true love. Tak. I że tak.